Jak dla mnie, to ty jesteś pankowiec numer jeden. Słuchaj, jeżeli tylko... Energia była dobra. Jeżeli zasługuje no tylko na to miano, to ja to kupuję. Proszę mi się mówić pankowiec. Biorę. Pokrowiec. Nie no, dałeś czadu. Słuchaj. Słuchaj i słuchajcie państwo, bo ja też nie bardzo pamiętam swoją piosenkę na zamówienie, ale skoro ja ją napisałem... A jedna! Ale skoro ja ją napisałem, to... Ale ile wziąłeś? Wiesz co, wziąłem tyle co Dobry Uśmiech, bo to dla przyjaciela była piosenka, więc... Czyli flaszkę. Tak, tylko że ja nigdy jej nie miałem... Nie, bo musimy wytłumaczyć państwu, że ponieważ waluta obiegowa często nam artystom jest daleka. To znaczy, no my widzimy jakieś pieniądze, one tam szeleszczą czasem, nie? Ale nie u nas zwykle. Ja się zawsze śmieję, bo jak przychodzi koniec miesiąca, tam zaglądam, nie żebym się skarżył, nie? Ale tak trochę się denerwuje, jak człowiek ma w lodówce powietrze. To już go denerwuje. Zwłaszcza, że jak Sara popatrzy i powie tam panu, nie? Suche byś kupił. Ona nie musi mówić, ja słyszę. No i do czego dążę? I walutą obiegową jest, ja już ci nie przeszkadzam, walutą obiegową jest czasem to, co mamy, a znajomi nam czasem dają takie wpłynie różne tam napoje i to właśnie tak dlatego wyliczyłem, że grzechu na pewno dostał od kogoś jakiś napój, bo sam by nie kupił, a jakby kupił, to zaraz żona zarekwiruje. Żona jest na sali? Tak. Jak to z nim jest? Rekwiruje małżonka czasem, czy nie? No, proszę bardzo. Ja tylko chciałem dodać, że mój teściu na przykład, bo tak jak napisałeś piosenkę, która jest aktualna przez już dziesiątki lat, no. Wniosek, i gratuluję tobie takiej piosenki, rzeczywiście jest aktualna, to mój teściu z kolei miał takie, a propos tych walut obiegowych, spostrzeżenie, bo on jeszcze też pamięta czasy PRL-u, pracował w GS-ie i on na przykład zauważył, że... Kiedy by nie sięgnął pamięcią, czy teraz, czy dawniej, to zawsze pół litra wódki kosztowało tyle, co 50 kilo cementu. I dlatego u nas tak budowa rozkwitła. A litr wódki tyle, co 100 kilo cementu. I to jest, słuchajcie, dolar się zmienia, wszystko zmienia, a to stoi od 50 lat. Lecę piosenkę na zamówienie, dobra? Nie pamiętam. Ach, pytanie, bo to już powiem. Tytuł piosenki Pieśniarze. Donat chciał robić nawet taki teledysk do niej, żeby zdjęcia wstawiać pieśniarze, ale mówił, że się... A to z tobą chciał ten teledysk? Że się, nie, chciał wstawiać fotografie pieśniarzy, którzy tutaj występują, ale bał się, że no, w kontekście tekstu mogliby być obrażeni, więc proszę ciebie, powiedz po wysłuchaniu tej piosenki, czy ewentualnie zgodziłbyś się na swoją fotografię tutaj, gdybyśmy coś takiego... Jeżeli dzieci nie będą tym straszyć, to w zasadzie... Wszyscy święci, co śpiewali piosenki, czasem pijacy, dziwkarze i schizofrenicy, ci wszyscy łajdacy, nad którymi zawsze czuwali diabeł i Bóg, diabeł i Bóg. Starego, co stoi pod ścianą, od razu z nadania były czarne i białe, czarne i białe. Z czasem niektóre wyblakły, inne się pozapadały w sobie, a jeszcze inne obdarto z ich własnej skorupy. Są takie, co trącone wydają nieczyste tony, lecz kilka gra jasno, zdobiąc ten świat, jak piosenki pieśniarzy, co nieraz zapadli się w sobie, w skruszonej skorupie dzielącej ich od świata. Struny gitar wiszących pod sufitem i klawisze pianina, odpowiednio uderzone, objawiają, co to duch, środek.
co wyżyna. W suficie nad sceną są drzwi, otwierają się do nieba, otwierają się do nieba. Takie małe miejsca z drzwiami do nieba, z drzwiami do nieba. Wielki teatr na małej scenie z drzwiami do nieba, z drzwiami do nieba. Święci, kurwy i grzesznicy, poeci, dresiarze, bitnicy, gdy góra uzna, że tak trzeba, dostają piosenki, które potrafią uchylić drzwi do nieba. Przekornie umieszczone w suficie, przekornie, tak jak w życiu, przekornie, tak jak w życiu, tak jak w życiu. Coś mi zrobiłeś z gitarą.